Lisejki z tej strony, witam z powrotem. Ruszamy dalej. Sandolando. Oczywiście, otwieramy sobie skrzynki. Czy ja mogę się dostać z tamtej strony? Zobaczymy. A czuję, że mogę nie móc się tam dostać. A zaraz! Nie móc się tam dostać. Jak to nie móc się tam dostać? Przecież ja mam swój ten, tego. Hota. No. I od razu lepiej. Ups. Wow. Co, jest tu coś? Nie. Ale jak to tak? No jak to tak? No nie wierzę. Bez skrzynek. No nic, jedziemy dalej czołgiem. O, cześć. Siup. Siup. O, jest więcej. Oj. Oj. Nie strzelę do nich stąd, co jestem. O, dzięki za podejście. No, tak tylko. Dzięki. No. Teraz tak. O, jeszcze nie koniec. Panowie. Halo, niżej. O, za nisko. O! Ma. Okej, zakładam, że to byli wszyscy. Szukam skrzyn... No weź, przecież się tu zmieszczę. O, rany. Można zostać zeza, jak się tak biega, nie? To jest tak zwany sposób na znalezienie skrzynka. Który... Ani tu nie widzę, ani tam nie widzę w sumie. Jej! Czyli co, nie dali mi tu skrzynek też? Nie dali. No a. Dobra, i tak widzę, że trzeba tam będzie rozwalić parę rzeczy. Więc kabum. Asia. Nie znam żadnej Asi, ale Asia. Mamy tę śmieszną amunicję. Może tutaj się coś kryje? Jest szansa. Już na pewno coś tu lata. Ty, to te auto wybuchowe. Okej, dolechali. Aha. Jakby dojechał do mnie, byłoby większe kabum. Zastanawiam się, czy warto teraz sprawdzić. No warto, byliśmy dopiero tam w innym pomieszczeniu i tam były skrzynki. To, o, właśnie. Widzicie, jak nas robią? Są skrzynki. Tylko nie wszędzie. Po prostu. Specjalnie to zrobili. Rao, co ty tam robisz? Się chłopak wziął, wysadził obok, poszedł dalej. O, Shifu też. Ciekawe, gdzie jest An. No też jest tam na górze. No nie, ale się rozeszli. Skubani. No nic, dobra, lecimy dalej. O. Pararara, tararara. A! Ja się kręci! O, zginął chyba. Ups! Ło, nie w tę stronę. Gin. Okej. Zero emocji. Przy tym nie, żadne. Bo nie zaskoczyli mnie aż tak, no. Dobra. Zaskoczył mnie kot, który wskoczył mi właśnie na biurko. Kotek, sioduszka! Godzina do spania twoja jest, nie? Do lulania, już mi tu stąd. No właśnie. Idzie do łóżka dokładnie. Gdyby mnie tak rzeczywiście słuchała, to by było ok, ale wiecie jak to jest. Nie, nie słucham cię, robię co chcę, ugryzę tu, podlapię tam, nie interesuje mnie nic. No i tak to wygląda. Upsi. Aha. Wow. Wow. Ano krem. Czy ja mogę wejść tu gdzieś dalej? Upewnić się, że nie ma tu żadnej skrzynki. Wiecie, zboczenie zawodowe. Chodzisz i szukasz. I chodzisz i szukasz. I często nie znajdujesz nic. Ale i tak chodzisz i szukasz. Jakby nic. O! Kot zatłukł się czymś dziwnym. W sumie nie mam pojęcia czym. Idź do maszynowni. Może tutaj... Jest! No. Yeah. Dobra. Czuję się usatysfakcjonowana. A czy coś mam tu przepchnąć, czy coś? Nie mogę chyba nawet czegoś takiego zrobić. Nie doskoczymy stąd. Właśnie. Wow, wow, wow. Wow. Doskoczy... Ups. Postrzelamy do kolegi. A jak? Ej! Jeden tylko... O Josi, nastawiłam na strzelanie. No nie. Trzeba było go skopać. Dobra. Tu jest zaznaczone coś na żółto. Co by po tym zapewne skakać. O! Aha. No ciekawa sprawa, nie powiem. Tup. Ciekawa rzeczywiście. Ha. Droga dalej jest pokazana. Kicia, co ty tam odstawiasz? Halo? Proszę mi nie robić przemeblowania. Czemu tam jest na żółto? Czy tam jest coś specjalnego po prostu, dodatkowego? Czuję, że tak może być. Jakiś ekstra dodatek. Limited Edition. Jeszcze się świeci ładnie. Albo miejsce, o którym już po prostu kiedyś byliśmy. Mam wrażenie, jakbyśmy tu już kiedyś byli. Tylko tam, wiecie, cutscenki, koniec gry, teleporty i takie tam bzdury. Wrogowie oczywiście też się mogą respić. No właśnie, wydaje wam się, że tędy już lecieliśmy swego czasu. Dobra. Chodźmy tam, co gra powiedziała. Ej, zaglądnij tu. Zaglądnij tu, mamy tu fajne rzeczy. Czy jakoś tak. Chyba, że się rzeczywiście mylę i tam powinnam wrócić. W sensie po coś ekstra. Bo tak też może być. Zastanawia mnie to, właśnie tu jest tyle przejść. Skrzynki, których jeszcze nie podnieśliśmy. Z jednej strony te miejsca wyglądają, jakbyśmy już tu byli. Z drugiej, jeżeli byśmy byli, to czemu mam skrzynki niepodniesione? Czuję się taka rozkojarzona. No właśnie, są skrzynki. O nie, nie mówcie, że tu rzeczywiście są rzeczy i mogłabym spokojnie chodzić. O rany. No nie. Chyba naprawdę tak jest. Ja się wrócę tam do tamtej innej lokalizacji jeszcze. Wybaczcie, jeżeli robimy coś w jakieś miejsce wielokrotnie, ale czuję, że chyba nie bardzo. Albo później trzeba będzie tu przyjść, kto wie. Chociaż zazwyczaj jak idziemy gdzieś za daleko w formie fabularnej, to gra nam mówi: ej, stój! Tam nie idź! Gdzie idziesz? Fajnie jest, jak się zasłania uszy. Super szniki, super szniki. Turu, turu, tu. O. To czekajcie, zaraz tam pójdziemy na górę. A? Ej, ciekawe. Ło, uwaga, bo was zdepczę. Tam jest są, okej. Zmiana. Chyba było po to, żeby sobie tutaj doskoczyć normalnie na nogach. Wow! Zwiększona mobilność. Dobra, musimy się wrócić tam do tamtego jednego pomieszczenia jeszcze, bo widzicie, jednak są tu pochowane rzeczy. Super speed. Jest oczywiście też szansa, że gdzieś tu zostawiłam skrzynki, bo jak patrzycie na mapę, tu gdzieś były napisane skrzynki. Teraz nie wiem, gdzie są. Gdzieś było. To było tutaj, prawda? No cóż, muszę iść to sprawdzić, bo inaczej nie będę spać w nocy, jak nie pójdę sprawdzić. Chociaż to naprawdę wygląda, byśmy już kiedyś pobiegli. Okej. Skrzyneczka jedna. Czy u was pogoda też jest taka porąbana? Okropne upały. W moim pokoju jest strasznie gorąco, o czym zresztą wiecie, bo wiecie o tym z live'ów. Wow. A potem burze i deszcze. Jeszcze jeden gdzieś. Gdzie on jest? Widziałam tu jeszcze jednego łobuza. Gdzie on jest? No chyba, że ten mi się śmignął i dlatego tak to wyglądało. Dobra, są skrzynki. To dobry znak. Znaczy, że nas tu nie było. Bo nie sądzę, żeby gra zrespiła nowe skrzynki tak po prostu, o. Patrzcie, jak nas robią balona. Dają miejsca, do których byśmy może chcieli podejść, bo może jest tam skrzynka. Ale nie, to tylko taki labirynt. Żeby zagrać na naszych emocjach. Na naszych biednych serduszkach. O, cześć. Za nisko. Ciężko trafić. W napadzie. No nic. Czy to są takie labirynty zrobione, żeby można tu było też chodzić na nogach? Wygląda jakby tak, co wątpię, bo ta gra przewiduje, żeby mieć maszyny. I zakładam, że zakłada, że maszyny mamy. Bo inaczej byśmy tu nie byli na tym etapie. No, dobra, to jest bardzo ciekawe, powiem wam. Musi się kryć coś ciekawego gdzieś tutaj koniecznie, bo jak nie, to będzie mi przykro. Ej, zauważyli nas. Idźcie. Okej, szukamy. Czekam, aż się pojawi gdzieś też ikonka skrzynki, po prostu, bo jak jesteśmy blisko, to się pojawiają. Chociaż jest szansa, że się pojawiła, a ja ją pominęłam. To jest bardziej niż realne. Wiecie, co to znaczy? Co to znaczy, jak coś jest bardziej niż realne? Nie ma takiego określenia. Aha. Tu jest. Jedna tylko? Przelecieliśmy przez schody. Co za pomysł. Nie no, spodziewałam się tutaj na końcu jakiejś poważnej skrzynki. Aha, dobra, wracam tam z powrotem, co mamy zadanie. Okej, jesteśmy przy windzie, ale przejdę sobie najpierw tutaj i zobaczę, czy i tu nie ma może przejścia gdzieś dalej, albo jakiejś skrzynki? Przejście jest, ale zamknięte. Alright. To na windzie. Jesteśmy przeładowani, więc jest ok. Podoba mi się, jak oni tak łażą za nami. Wow. Czyli przełączą nas na czołg pewnie. Znając życie. Dobra. Jazda. Pal się. Płoń. Gin. Tu się nagle posypali ze skrzynkami. No dzień dobry, dziękuję, no. Też to ja nie chcę, chciałam tam. W sumie tutaj też chcę. No słuchajcie. Okej, to do drzwi. Nie wiem, czy doskoczę sobie stąd tak normalnie. Tam chyba chcą, żebyśmy na nogach szli. To zrobimy, bo bieganie tutaj tą maszyną, to tylko spadniemy. Hop, hop. Wow. Moment. Nie, jak to tutaj nic nie ma? Kuszające. O. Już my znamy te areny. Już my to znamy. Moment. Okej. Ło. Komu nie giniesz? Po prostu. Jak powinieneś. Halo, no. Bomba. Bomba! Chyba jeszcze nie koniec, bo nie było komentarza żadnego. Koniec? Okej. Tak czy inaczej musimy się tu przejść. Whipsy, whoopsy. Widzę, że tak przy fabularnych fragmentach więcej skrzynek lubią dać. Co niekoniecznie jest prawdą. Ło. A, mogę to rozwalić? Nie. No dobra, wjeżdżamy. Jak oni nas tu robią? Ja nie mogę. No spłoniesz tu za tą ścianą, biloku. Ups. Gdzie ten drugi kolega od laserka? Tu. To coś tam się kręci? O, ej! O, skubany. Uniki robi, trzeba mu przyznać, pierwsza klasa. No i dobra. Czy wolno nam tu wejść? Tak! Czy było po co? No... Czuję się oszukana. Człowiek wchodzi w takie zakamarki z nadzieją na coś fajnego, a tu nie ma... Jest taka notatka wręcz, powiedziałabym, powinna wisieć. Co ty tu robisz? Idź fabularnie, idź fabularnie. Jak to odbieram? Czy nie to? Super sniki. Widzę więcej do wysadzenia, ale właśnie. No właśnie. Od ciebie mi chodziło. Ha. Czemu oni tak to robią? O, lecą. Lecą. Zgubiły mnie. Dobra. Czyli nie ma tam. Powiem wam, że sterowanie czołgu jest zdziepka inne niż tymi samochodami. Za nisko są. Panowie. Czekaj, tu jest jeszcze jeden. Tylko go nie ma jak trafić. A on się zaciął, biedny. O, biedny stworek. Rozglądam się za skrzynkami. Tak to byśmy już dawno wyszli z tej misji. Okay. No chcą, żebyśmy tu jeździli czołgami, ale... No widzę cię. Irytująca skrzynka. To nie jest żadnego... W sensie, no jest jakby do naszych pojazdów, ale... Dobra, gdzie ten wróg? A, to nie schodzi w dół. Jest. Gdzie mi z tym laserem? Ło! Was tu jest trzech. Oj, ten się kręci. Ło, ale ma krótki zasięg. Czemu? To miał chyba na wprost. Nie uciekaj. Okay. Czy te drzwi były otwarte zanim się ich pozbyliśmy? Czuję, że niekoniecznie musiały być. Nie wiem, powiem wam, że mam problemy z zaufaniem, jeżeli chodzi o te skrzynki teraz. Poważnie. O. O! Nie to! Chciałam zejść! Na dół. No. Bo tu jest wejście jak dla maszyny. Aha. Ściema. Tam jest jeszcze jedno przejście. Naprawdę myślałam, że tu jest wejście tajne do czegoś. Nie wydaje wam się, że tak wyglądało? Znowu. Znowu sobie ze mną pogrywają. No. Czuję się oszukana. O. I to poważnie. Do tych dwóch? Do trzech, dobra. Okej. Okay. Wybaczam wam odrobinę. Lekkie nogi i to do tego, ale mamy chyba zbroję... O, wystraszyli mnie. Myślałam, że jakiś wróg. No, jest. Przynajmniej tym razem nie kazali iść nie wiadomo jak daleko, prawda? Upsa! No i dobra, teraz możemy lecieć na górę. Jakie hamowanie! Ej! A, że jeden raz. Okej. Okej. A tylko jedna droga jest prawilna, dobra. Sorry. O, tam jest napełnianie wody. A to oznacza, że będzie walka. Let's go! Jest! To ten ile to zamiast? Nanda, a ty? Irak go kigende mukatsuku na. Teni motteru no nandaro? Are ga mokuteki datta mitai da kedo. あれはまさかどうした青さん あれはアクアニウムだすぐにそいつを床へ置くんだ衝撃を与えると大爆発を起こすぞんこうざますか 爆発しない？おバカさんたち。アクアニウム炉から取り外したら熱を加えない限り爆発なんてしないざます。びっくりさせやがってこの野郎。アクアニウムを渡すんだ。 それは人が手にしていいものではない。はい、わかりました。どうでも言うと思ったざますか。下がってろおっさん。力ずくでぶんどってやる。いいですよ。気分がいいから相手をしてやるざます。 No dobrze. Ej. Nie tak łatwo jest z niego trafić. A nie skacz przy mnie. Fajne ma te działka. Trzeba mu przyznać. Gdzie ty biegniesz? Ups. Ups. Upsi. Ale ludzi. Ło! A! Nie działa, znaczy działa, ale odwrotnie wtedy sterowanie. To jest zbyt fajne. On dostaje tam obrażenia, dostaje. Za daleko jest. No on jest na strzała, no, na dwa. Oj. Mówiłam!人望のなさがあだになったな。覚悟はいいか。あ！エピが逃げたよ。悪党というのはどいつも逃げ足が早いですな。奴らのことはあれに報告して国王軍に任せよう。今はアクアニウムの方が大事だ。機関室にまだ残っているかもしれん。念のため調べてみよう。 Duży zasobnik rakietowy! Wow! Dobra, tutaj jest wejście, tutaj jest wejście. Będziemy sprawdzać... Aha, winda? Do góry jedziemy, ale mogę to powiedzieć tylko przez to, jak ta strzałka wskazuje, bo inaczej to... Zero indykatora. Czemu jestem sam... Przejdę się dookoła jeszcze. Psiu. No. Mapa? No fajnie. Zeus no hikou senkan mo kanari kyodai datta. Are o hanseki dake de tobaseru to wa omoen. Shikashi, Aquanium o tsukaeba. Aquanium. Tobaseru jarou na. Tsumari dou iu koto da yo? Yatsura ga hikou senkan ni shinryu shita no wa Aquanium o ubau tame datta. Sou kangaereba, kore made no koudou ga sen de tsunagaru to iu hanashi da. Ah, naruhodo. アクアニウムが絡んでいるとなれば国を揺るがす一大事だ。そんなに危険なものなの？そうは見えないけど。30年前の大爆発のことは知っているかね？ラジオでおじさんが話してたのは聞いたけど、詳しくは。その大爆発では地形が変わるほどのとてつもない被害が出た。そして大爆発の元凶。 いや、源となったのがアクアニウムだ。そうだったんだ。でも今の話。ん？思い過ごしならごめん。大事なことに触れてない気がして。うん。私のこと信用できない？バカを言うな。そんなわけがない。そうじゃないが。何か理由があるんだね。 わかるよ。私にも言えずにいたことがあるから。言えずにいたということは話す気になったということかな。スピノ町に戻ってから。そうだな。そうしよう。Spino. To co? Robimy cliffhanger czy wracamy do Spino? Wrócimy do Spino. Moglibyśmy jechać szybką podróżą. Myślę, że na spokojnie się da. I tak zrobię. Chcę tylko zobaczyć, czy czegoś tutaj nie ma jeszcze w okolicy. Ajo. No właśnie. Może to jakiś skrót, a może są tu jakieś fajne rzeczy do pozbierania, na przykład tutaj. Podobała mi się ta skrzynia z mapą. Może być więcej takich. Jestem za. Załamana będę, jeżeli będziemy musieli tu wciąż walczyć z kimś. Panie. Windę. Terminal, z którego nie da się korzystać. Taki Final Fantasy vibe trochę. Łopsa. O? O? O! Ile pięter! Ło, jeszcze dalej. Prosto do naszego wyjścia. Co prawda zupełnie nie potrzebujemy tu wchodzić, ale może jeszcze jakieś opcje dialogowe będą i głównie tylko dlatego. Nasze tajne wyjście. A, widzicie, jest coś, jest. Zaatakują nas. Ten głos. Ikzo, umarła. Gotowe, ale tu jest jakiś quest? Co tam u ciebie? A, po prostu nowe rzeczy. Arigatou gozaimashita. Arigato. Tam jest jakiś quest, coś nowego. Co prawda moglibyśmy przelecieć tu szybką podróżą i wrócić do Spino, ale... ciekawa jestem, co powie. W sumie wolę zacząć odcinek albo misję na odcinku, na którym wiem, że ją skończę. No to poszło w piach. O, ty, jaka biedna dziewczynka. Powiem wam tak. No nie mogę dziecka zostawić bez ojca. Idziemy znaleźć Hekta. O rany. O rany. On jest tu zaraz obok. Gościu. I to w tych jaskiniach jeszcze. Gościu, wyłaź stamtąd. Dziecko na ciebie czeka. Taki suspens trochę, nie? Oj, my tu już łaziliśmy swego czasu, jakby co. Ej, no przecież dopiero co wtedy wsadzili od nowa skały, no po prostu... Dlatego nie mógł wyjść. 岩を破壊したのは君か。そうだけど。そうか。助かったよ。洞窟の中に入ったはいいものの、急に目の前の岩が崩れて、道が塞がって戸惑っていたんだ。レイヤが追いかけてきていたら巻き込まれていたかもしれんな。今レイヤって言った？もしかしてお前がヘクか？そうだが君は？俺はレイヤの知り合いだよ。お前を探して連れてきてやるってレイヤと約束したんだ。レイヤが寂しがってたぞ。早く帰ってやれよな。そうか。だが私はレイヤのところへ戻るつもりはない。なんでだよ。私は妻のもとへ行くんだ。あんたの奥さんは亡くなったんじゃ。そう。どこへ行っても妻はいない。彼女の声を聞くことも二度とない。Masz córkę. もうこの世界に耐えられないんだ。Masz córkę. 妻のいるところへ行きたい。Córkę masz. お前さん、まさか死ぬつもりか？レイヤはどうするんだよ。自分の娘を置いていくのか？レイヤは私の娘じゃない。あ。妻が亡くなって間もない頃に知り合い、成り行きで一緒にいただけだ。と、wybacz、sorry。父親だなんだと一方的に懐かれて迷惑していたんだ。Zaraz。Jego żona, o której on mówił, że to ona mówiła, że to jest jej mama. Czy ona miała córkę i się spotkali? Czy po śmierci żony przypadkowo natknął się na jakieś dziecko, które się do niego przywiązało, a tego dziecka mama zmarła? Hmm. そうレイヤに伝えてくれないか。謝礼は払う。少ないが、このお金を受け取ってくれ。Nie chcę twoich pieniędzy。本当にそれでいいのか。レイヤは君を待っているんだぞ。もう決めたことだ。どうしますか、王子。なぜだ。どいつもこいつも。悪魔の話をちゃんと聞けよな。お前を探して連れてくるってレイヤと約束したって言っただろ。約束。今一番聞きたくない言葉だ。ますます死にたくなってきた。誰が何と言おうと私は戻らないぞ。Przykra sytuacja. Przykra. ちょっと待てよ。Będziemy go gonić? No nie. Gdzie on zwiał tak szybko? Co ma teleport? Ja chciałam do Spino wracać. O rany, gościu. Szybciej jestem. W sumie brakuje mi trochę skórek z raptorków. Okej. Było bardzo szybko. O! Raptor. Chyba chciał, żeby go te raptory zjadły. Czy tak się stało? Nie. 子が欲しいと願った最愛の妻との約束ですら守れなかった私だ。今さら他人の子供との約束を破ったところで心は痛まない。いや、むしろ清々する。あの小さな手から逃れられるんだ。はあ？何言ってんだ。あんたにはわかるまいさ。すがりつくようにつながれた小さな手の哀切が、つなぎ返した手から伝わる安堵が、日を追って親愛に変わっていく手のぬくもりが、手をつなぐたびに妻との約束を何度でも私に思い出させた。罪の重りを結びつけられたように、日増しに重くなっていくあの子に、私がどれだけ。そうかよ。それならそれでいいよ。でも俺は約束を破るつもりはないからさ。とりあえずレイヤのところに戻って、その後は好きにしろよ。どうしても放っておいてくれるつもりはないのだな。どうせ私に抵抗する力はない。どこへなりとも連れて行くがいい。お前の親父連れて帰ってきたぞ。パパ、お帰りなさい。レイヤ。嘘みたい。もう帰ってこないと思ってた。気づいていたのか。だってパパ、ママが死んじゃう前と同じ顔してたから。初めて会った時も同じ顔だったよ。だからね、このまま放っておいたらこの人も死んじゃうと思って、とっさにパパの手を掴んだの。なんということだ。助けを求めてすがりついてきたとばかり思っていたのに、私は何も分かっていなかったのか。俺も分からないな。なんで帰ってこないかもって思ってたのに、行かせたんだよ。戻ってくるって約束したから。約束なんて守るかどうか分からないじゃん。パパはレイヤとの約束一回も破ったことないもん。そうだったか。意識したことはなかったが。それだけ誠実にパパしてたってことじゃない？ふん。どうすんだおっさん。またレイヤーを置いてくのか？いや、やめておく。こんな私を許してくれるなら、共に歩いていきたい。父と子として。パパ、ダメ。幸せが逃げちゃう。いいんだレイヤ、嬉しくて流す涙が幸せを遠ざけたりするものか。パパ、パパ。Taką smutną historię nam dali. これからどうするんだ？そうだな。私はジャンカーではないし、どこか落ち着ける場所を見つけて暮らしていければと思っている。いい場所を探さねば。スピノ。それならスピノ町はどうかね。新しい住人を募集しているそうだよ。あなたは？失礼。私は行商人のルメスというものだ。レイヤちゃんのことが気になってずっと旅立てずにいたのだが、一見落着したようでほっとしたよ。そうでしたか。見知らぬ旅の方にまでご迷惑を。いやいや、それは私の個人的な事情でね。ところでどうかな、スピノ町への移住の件は。住人を募集している町、願ってもないことです。スピノ町に移住して仕事を探してみることにしますよ。それはよかった。では私から選別に露天ショーを始める準備の意識を譲ろう。それは大変ありがたいが、なぜそんなによくしてくれるのです？ずいぶん前にレイヤちゃんと同じ年頃の娘を亡くしてね。レイヤちゃんには私の娘の分まで幸せになってもらいたいんだよ。そうだったのですね。わかりました。必ず幸せな子に育ててみせます。パパと一緒だったらレイヤはそれだけで幸せだけどね。よかったな、おっさん。ああ、君たちにもすっかりお世話になってしまった。ありがとう。心から感謝するよ。スピの町で露天ショーを開いたら顔を出させてもらうよ。では私たちは早速移住の準備をしてきます。またね。おう、またな。No, okej, dobra, ale nam dali historię na koniec. Smutną, ale z dobrym zakończeniem. Słuchajcie, do Spino polecimy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zostawiam was z dłuższym odcinkiem troszkę niż zwykle. Mam nadzieję, że to nadrobi ostatnie zaległości. Od razu siadam i nagrywam kolejny dla was, także dzięki, do zobaczenia, pa pa.